Od kilku lat 16 października na Chrzanowskim Rynku można za darmo zjeść zupę. Akcję organizuje tutejszy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Głodem. Tego dnia nie tylko głodni mogli zjeść gorącą grochówkę czy napić się herbaty. Chodzi o to, by zwrócić uwagę na problem, mówi szef Chrzanowskiego oddziału PCK. To nie tylko chodzi o ten jeden dzień, tylko chodzi o to, żeby przypominać społeczeństwu, że problem istnieje. Nie tylko w Polsce, ale i w świecie problemu niedożywienia ludzkości, czy wręcz głodu. A zwłaszcza to dotyczy krajów czy azjatyckich, czy afrykańskich, gdzie tam rzeczywiście ten głód jest. Chętnych do zjedzenia posiłku nie brakowało. Jak mówili niektórzy uczestnicy, po raz pierwszy w życiu mogą zjeść coś za darmo. Wielu było także takich, którzy z tej akcji korzystają od lat i w tym roku czekali na jej rozpoczęcie. Od dawna w tym zakresie z PCK współpracuje chrzanowski restaurator Andrzej Matiaszewski. W tym roku przygotował dla chętnych 200 porcji zupy. Na ugotowanie grochówki zużyto ponad 100 litrów wody, 20 kg wędlin, 6 kg makaronu i oczywiście kilka kilogramów grochu. Efekt spełnił oczekiwania, bo jak mówili uczestnicy akcji, zupka była wyśmienita i szybko znikała z talerzy. Tegoroczną akcję połączono ze zbieraniem datków na rzecz PCK. Wolontariuszki rozdawały informacje o tej inicjatywie i od chętnych zbierały pieniądze do puszek. Później te fundusze wykorzystane będą na pomoc potrzebującym. Na różne cele, przede wszystkim zwracamy uwagę na dzieci, młodzież. Więc to są te środki są przeznaczane przede wszystkim na pomoc, czy to wyprawki szkolne, czy to właśnie dożywianie, czy to pomoc, też jest taka akcja rocznie, to jest w szkołach, głównie podstawowe gimnazje, organizowana zbiórka takich drobnych grosików, pieniążków na kolonie letnie dla tych dzieci z najuboższych rodzin. Pomysł kampanii związany z Międzynarodowym Dniem Walki z Głodem narodził się w Finlandii. To tam zaproponowano działania pozyskujące środki na programy dożywienia. Polski Czerwony Krzyż zaadaptował tę ideę, rozpoczynając w 1999 roku kampanię walki z głodem. W Chrzanowie te akcje organizowane są od kilku lat i co roku budzą spore zainteresowanie. A co istotne, chętnych do zjedzenia ciepłej zupy wciąż przybywa.